Radio Kraków. Dzień dobry panowie. Dlaczego fontanna Tereska to jest Tereska, a nie Joanna, Krystyna, Zofia? Ja jak pamiętam, to zawsze była Tereska. Od urodzenia tu mieszkam, chodziłem tu do szkoły i tak zawsze było. No a Tereska widocznie dlatego, że po prostu była podobna do jakiejś Tereski, która wtedy mieszkała w Myślenicach. No teraz bardzo proszę, poczęstujcie się naszymi przysmakami. Zapraszamy do słuchania porannego programu Rano na Tak w Radiu Kraków. Startujemy od 4 maja, a my już wyruszamy w stronę Rabki. Jesteśmy teraz w mieście, uwaga, Dzieci Świata. Co to za miasto? Oczywiście wszyscy wiemy. Jest to Rabka Zdrój. Jesteśmy w Rabce Zdroju przy fontannie ze słonikami, które przynoszą wszystkim szczęście. Mam nadzieję, że naszemu porannemu programowi Rano na Tak też przyniosą szczęście. Życzymy wszystkim wczasowiczom, by nawiązywali jak najwięcej tych znajomości, również w tej restauracji kultowej, restauracji zdrojowej. Wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni, poczęstowani oscypkami i obwarzankami, a my spokojnie, z uśmiechem, możemy już wyruszać do nowego targu, naszego kolejnego etapu wielkiej majówkowej podróży przez Małopolskę. A jak bym cię tak wrzucił tutaj do tej fontanny, co ty nie, na to? Nie, nie, nie! Uważaj!